Ja otrzymałem ofertę, przyjąłem ją i zrobię wszystko, żeby cel, który został mi postawiony, został zrealizowany. No na pewno nie będzie łatwiej, ale ja w to głęboko wierzę, wierzę w chłopaków, wierzę w to, że razem wspólnie z tego wybrniemy. No na pewno nie, no tak jak szybko załóżmy wszedłem w jakieś dorosłe życie, będąc w siódmej klasie już przeprowadziłem się sam do Gdańska, mieszkając w Kościerzynie 60 km bez rodziny, zacząłem grać w piłkę w Lechii, to była szybka decyzja, 26 lat objąłem sam trzecioligowy zespół, 34 lata w ekstraklasie zespół, na pewno szybko, ale ja jestem do tego przygotowany, także jestem człowiekiem ukształtowanym, dojrzałem i myślę, że to był odpowiedni czas na to. W tamtym okresie, kiedy byłem u trenera Kasperciaka, mogłem zobaczyć, jak działa bardzo dobrze funkcjonujący zespół, to samo w Legii. To były staże nieformalne. Myślę, że to, co mogłem wynieść, to wyniosłem. No ja powiem szczerze, że na razie chciałbym się skoncentrować na tych najbliższych dniach, ale na pewno jestem człowiekiem ambitnym i chciałbym się rozwijać i myślę, że Lechia to jest odskocznia, ale to też jest dobre miejsce do pracy i jest to zespół, klub, który się cały czas rozwija. Powstała spółka, naprawdę idzie na dobre i chciałbym realizując ten cel zostać w Lechii i dalej pracować w tym klubie. No takim ostatnio wykreowanym liderem, ale z gry jest Łukasz Surma. Mam nadzieję, że dalej będzie utrzymywał swoją formę, strzela bramki. Ja nie szukam w tej zespole na siłę lidera. Ja chciałbym, żebyśmy grali zespołową piłkę drużynową, żebyśmy stanowili kolektyw i tym kolektywem jesteśmy w stanie wyjść z tej niebezpiecznej dla nas pozycji. To dobry piłkarz, fajny kolega, bardzo, bardzo otwarty, sympatyczny chłopak i na pewno wspominają, ale to są wspominki, które doprowadzają do tego, że oni też muszą trenować po to, żeby pójść tak jak Łukasz do klubu aspirującego o mistrzostwo. Mam nadzieję, że przez to, że jest w tym jakaś taka pozytywna zazdrość, to będzie ich bardziej motywować do pracy i pokazywać, że praca, jeszcze raz praca i odpowiedni charakter może spowodować to, że najlepszy klub, czy jeden z najlepszych klubów w Ekstraklasie plus reprezentacja Polski, to jest coś, czego ci chłopacy muszą dążyć. Zostało mi dane prowadzić zespół jako pierwszy trener i na pewno chciałbym, żeby to nie był epizod, bo nie chciałbym być zapamiętany tylko z tego, że w tym bardzo trudnym momencie byłem, załóżmy, odbierany jako człowiek z charakterem, który podjął się misji ratowania tutaj w Gdańsku Ekstraklasy, ale chciałbym być odebrany jako człowiek, który w pewnym momencie podjął tej pracy, cel zrealizował i to był dobry sygnał na to, żeby pracować dalej.